No cześć kochani, dzisiaj witam was jednorzędna Ewelina, jak widzicie, proszę bardzo, jak zwykle bardzo się cieszę, że znowu mnie zagościliście. Nagrywam ten film dzisiaj totalnie na spontanie, właśnie się pomalowałam, przykleiłam już jedno rzęsiwo, jak widzicie, i wpadłam na pomysł, że nagram taki krótki film, krótki tutorial. Troszeczkę pogadałam o moich rzęsach i pokażę wam, w jaki sposób je przyklejam, ponieważ dostaję od was naprawdę bardzo dużo pytań o moje rzęsy, o to, jak je zakładam. Odpowiadam na te pytania w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, a teraz będę was zawsze odsyłała do tego filmu. Do tej pory nie chciałam go nagrywać, ponieważ pomyślałam sobie, że jest masa tego typu filmów na YouTubie, ale mimo wszystko pytacie się mnie o to, a moja nazwa Ewelina Big Lashes do czegoś zobowiązuje, także dzisiaj filmik rzęsiasty, moi drodzy. Moje ulubione rzęsy to te z Primarka, to jest model Milan, tak to wygląda. Chociaż wiecie co, wydaje mi się, że ostatnio one się troszeczkę zepsuły, jakieś są takie nieproporcjonalne, jakieś takie dziwne się zrobiły, chyba że miałam jakiś felerny model, zobaczymy, jak te się sprawdzą. Tutaj już jedna rzęsa wygląda świetnie, ale właśnie zazwyczaj było tak ostatnio, że jedna rzęsa wyglądała ładnie, a druga wyglądała jakoś inaczej, krzywo, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie ja te rzęsy bardzo lubię, ten pasek też nie jest zbyt twardy, one pięknie wyglądają. I tak, zakładamy. Na początek biorę rzęsy pincetą, pensetą, jak wolicie, i te rzęsy trzeba zawsze obciąć. One prawie zawsze są zbyt długie, chyba że ktoś ma bardzo duże oczy. Przykładacie sobie te rzęsy, sprawdzacie, ile musicie obciąć. Ja już wiem, ile mam obciąć w tych rzęsach, ponieważ używam ich od lat. Taki kawałek wystarczy. I kochani, bardzo ważne jest to, żebyście przycinali swoje rzęsy z tyłu, ponieważ tutaj z przodu rzęsy są zazwyczaj krótsze, żeby to wyglądało naturalnie. I jak sobie, nie daj Boże, ten przód obetniecie, to od początku będziecie mieli długie rzęsy, co wygląda oczywiście nieładnie, nienaturalnie. Także zawsze obcinamy z tyłu. I tak, teraz nakładam klej. Ja używam kleju Duo, bardzo go lubię. Lubię ten i klej od Huda Beauty również, ten wodoodporny. Nakładam sobie troszeczkę kleju na dłoń, zawsze tak robię, i nabieram ten klej drugą stroną pincety i nakładam na rzęsy. Niezbyt dużo, żeby to się później, tak wiecie, nie rozlało na nasze rzęsy. Odczekuję zawsze około 3 sekundy, żeby ten klej troszeczkę zastygł, wtedy lepiej się przykleja. Możecie też tutaj podchuchać na wasze rzęsy. I tak, przyklejamy. Ja zawsze zaczynam od środka, przyklejam je na środek, trzymam 2 sekundy, przyklejam rzęsy w wewnętrznym kąciku oka i również trzymam 2 sekundy i na koniec zewnętrzny kącik, tutaj również przytrzymuję. Zawsze dla pewności, że wszystko jest dobrze przyklejone, przyciskam jeszcze raz w środku, w wewnętrznym kąciku i w zewnętrznym. Ok, dziewczyny, po około 10 sekundach, kiedy wiem, że klej już zastygł i rzęsy się nie przesuną, łączę moje rzęsy z rzęsami sztucznymi, przyciskając po prostu je do siebie palcami. Można to robić za pomocą takiej specjalnej pensety, takich szczypców. Mam je nawet w domu, ale wolę tutaj palcami. Wtedy one się połączą i będą tworzyły ładną całość. Idealnie! Teraz jeszcze nałożę na moje rzęsy odrobinę maskary, żeby jeszcze bardziej połączyć je z rzęsami sztucznymi. Ja tutaj mam akurat maskarę Tarte. Uważam tutaj, żeby malować naprawdę tylko moje rzęsy, żeby nie nachodzić na rzęsy sztuczne, no bo po co je niszczyć. I kochani, tak teraz wygląda spojrzenie. Oczywiście sztuczne rzęsy tutaj dodają ogromnego uroku, robią takie kocie, seksowne spojrzenie. Ja bez sztucznych rzęs nie mogę żyć, kleję codziennie. Dlatego też moje własne, moje naturalne rzęsy są osłabione, nie wyglądają zbyt dobrze.
ale trudno. Póki co nie zamierzam rezygnować z sztucznych rzęs. Dajcie koniecznie znać, jakich rzęs Wy używacie, co polecacie. Wiem, że wiele z Was pytało mnie, dlaczego nie robię sobie rzęs u kosmetyczki. Powiem Wam szczerze, że nie podoba mi się ten efekt. Te rzęsy robione u kosmetyczki zawsze są takie jakieś okrągłe, wygięte, nie za bardzo mi się to podoba, wiecie o czym mówię. Te kupne wyglądają tak naprawdę sexy, to mam takie kocie spojrzenie, a te robione w salonie zawsze wyglądają tak lalkowo, nie za bardzo mi się to podoba. Także kochane, mam nadzieję, że Wam pomogłam. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to dajcie koniecznie kciuka do góry, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia już niebawem w kolejnym. Trzymajcie.